Cześć! W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam Wam 5 wypowiedzi pani Katarzyny Lubnauer, posłanki partii Nowoczesna. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Katarzyna Lubnauer o sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym. To jest jednostronny atak, to jest jak najazd Niemiec na Polskę w 1939 roku. To nie Trybunał wojuje z PiS-em, tylko PiS wojuje z Trybunałem. Porównywać spór o TK z najazdem Niemiec na Polskę? Pani Katarzyno, gratuluję. Od początku Nowoczesna mówi, że nie zgadzamy się z jakimkolwiek zaostrzeniem obecnej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku. Uważamy, że te trzy przypadki, które są dopuszczalne, aborcja z ich względu, czyli kwestia gwałtu, kwestia zdrowia lub życia matki oraz właśnie trzeci przypadek, czyli kwestia uszkodzenia, nieodwracalnego uszkodzenia płodu, choroby genetycznej nieuleczalnej, powinny być podstawą do decyzji matki dotyczącej tego, czy chce, czy nie chce terminować ciążę. Chwilę później tak pani Katarzyna wypowiedziała się na temat kary śmierci. A równocześnie przypomnijmy nawet prawodawstwo Unii Europejskiej. Nie ma możliwości, jest to jakby w tym spisie katalogu wspólnych zasad, że nie ma możliwości prowadzenia kary śmierci. Ja zresztą jestem jej przeciwna, dlatego że chociażby z powodu na jej nieodwracalność. Nie wiem, czy pani Katarzyna jest tego świadoma, ale aborcja to również proces nieodwracalny. Tak naprawdę rzeczywiście przyczyną Brexitu była migracja, ale nie ta ostatnia migracja, wbrew pozorom, ta migracja, która jest związana z uchodźcami z Syrii. To ta migracja, której elementem na przykład byli Polacy. To, że w ostatnim czasie przyjechało zdecydowanie więcej tych migrantów z tej nowej Unii Europejskiej, niż się spodziewało, dzisiaj spodziewał Cameron. Pani Katarzyna obwinia polskich migrantów za Brexit, zamachy socjal dla imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz narzucenie przez Unię Europejską przyjmowanie imigrantów z innych krajów europejskich. To według pani Katarzyny miało mniejszy wpływ na Brexit? My staramy się stawiać opór. Stawiamy się opór w tej chwili i zapewniam was, że spróbujemy naprawić to, co zepsuliście po tej kadencji. Na pewno nam się to nie uda. Skoro nic nie będą w stanie zrobić, to co oni w ogóle robią w Sejmie? Musimy zostać w Sejmie. Musimy zostać w Sejmie dlatego, żeby Polacy mogli zostać na święta w domu. Pani Katarzyna robi z posłów męczenników i stawia sprawę tak, jakby oni w tym Sejmie rzeczywiście walczyli o obywatela. Wszyscy wiedzą, że to są jakieś polityczne gierki i walka o władzę, a nie o nas. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.